Już za moment z tego tunelu na murawę boiska wybiegną jedenastki Zatoki Puckiej Pogoni Szczecin, by walczyć w meczu decydującym o awansie do zreformowanej drugiej ligi. Zwycięstwo 1-0 to dorobek portowców z wyjazdowego meczu w Pucku. Dziś jednak rywal na pewno nie odpuści, aby zwyciężyć i zdobyć upragniony awans do drugiej ligi, trzeba będzie zagrać bardzo dobry mecz. Wynik 1-0 wydaje się, że jesteśmy faworytem tego drugiego meczu, ale baraże rządzą się swoimi prawami. No dokładnie, 1-0 to jest aż i tylko, także myślę, że trzeba być maksymalnie skoncentrowanym i grać po prostu swoją piłkę i wierzę w to, że dzisiaj tak będzie. Jakie założenia przed meczem? Grać, żeby wygrać. Pierwsza minuta meczu, rzut wolny dla Zatoki Puck. 30 metrów od bramki piłkę ustawił Krzysztof Komorowski. Jeszcze ją pocałował, jakby chciał powiedzieć: leć piłko, leć! I zobaczymy, jaki będzie tego efekt. Krzysztof Komorowski uderza na bramkę Damiana Wójcika i kapitalnie nasz bramkarz sparuje piłkę na rzut rożny. Rzut z autu dla Zatoki, teraz zgranie tutaj między trzema zawodnikami. Koszmarny błąd szczecińskiej defensywy i Hartman puduje w znakomitej sytuacji. Andrzej Miązek, były piłkarz Pogoni, obrońca. Jak ocenia pan dzisiaj grę swoich kolegów? No powiem szczerze, że ta połowa mnie nie zachwyciła. Myślałem, że ciut będzie lepsza gra. Po prostu brakuje gry piłką. Tutaj tylko jedynie Radek Winicki, który pokazuje się do grania. Grają tylko jedną stroną dla mnie, lewą stroną grają. Nie ma w ogóle prawej strony, także jestem trochę zdziwiony. Pogoń w drugiej połowie powinna bardziej postawić na ofensywę, żeby zdobyć tego gola, który na pewno już da szczecińskiej drużynie awans do drugiej ligi. Dopuszcza pan w ogóle myśl, że Pogoń może nie awansować? Znaczy, to jest tylko spór, przecież to jest możliwe, ale Pogoń uzyskała bardzo dobry wynik na wyjeździe, wygrała 1-0 i jeżeli dzisiaj nie straci gola, to będzie w drugiej lidze. 49. minuta meczu, z autu Szifon, tu jest Ropiejko, dobrze odgrywa piłkę do Jarymowicza, Jarymowicz strzela i gol! Cóż za błąd bramkarza Zatoki! No chyba ta bramka będzie śniła się Bikę po nocach. 51. minuta meczu, Radosław Wiliński z rzutu wolnego w pole karne. Tu jest Tychowski głową, ale przedłużył Szifon. Gol! Kapitalna bramka! Z półwoleja Kameruńczyk w Pogoni biegnie teraz do kibiców. Teraz Smarzyński w pole karne. Tutaj jest Adamus i bramka dla Zatoki. Kapitalne uderzenie Błażeja Adamusa i 2-1. 54. minuta, parzy do Ropiejki. Gol! Już nic nie odbierze Pogoni awansu. Strzelec bramki Maciej Ropiejko. 3-1 dla Pogoni i dalej frontalne ataki portowców. Lewa strona boiska, dośrodkowanie w pole karne, tam wyjaśniają obrońcy, ale tutaj po prawej stronie jest Ferdinand Szifon. Szifon rozejrzał się, kto jest w polu karnym. Ferdinand, dośrodkowanie, Kowal i słupek! Boisko opuszcza Arkadiusz Jarmowicz, strzelec pierwszej bramki, jakże ważnej, która otworzyła ten worek z bramkami dla Pogoni. 84. minuta, Szifon w polu karnym, gol! Chciał chyba dośrodkowywać, ale zobaczył, że bramkarz jest wysunięty. Kamil Bikę nie zaliczy tego meczu do udanych. Przede wszystkim gratulacje za ten sukces, awans do drugiej ligi, a więc plan wykonany. Tak, na pewno tak. Rzadko się zdarza, żeby drużyna w ciągu jednego roku awansowała o dwie ligi. My to zrobiliśmy, z tego dlatego podwójnie się cieszę. Gratulacje przede wszystkim ci, co byli na placu, to oni przez ten rok pracowali. Ja byłem tu tylko pół roku. Cieszę się, że Pogoń wraca gdzieś tam na salony, w centralną Polskę. Będzie więcej w gazetach, będzie się więcej mówić. Jestem szczęśliwy i plan wykonaliśmy. Myślę, że wszyscy się tutaj na stadionie cieszą. Cieszy się podstawę całej zespoły i cały sezon, bo dużo, dużo zasłużyliśmy na ten awans, bo na ten poziom naprawdę jest bardzo ciężko motywować i udało nam się dzisiaj i naprawdę się bardzo cieszymy. Po pierwszych bezbarwnych 45 minutach portowcy w drugiej połowie pokazali Tygrys i Pazur. Pewnie zwyciężyli Zatokę Puckiej, awansowali do zreformowanej drugiej ligi. W ten sposób uczynili pierwszy wielki krok, by już niebawem cieszyć się z występów na boiskach piłkarskiej ekstraklasy. Piotr Kołodziejski, Polskie Radio Szczecin.